Witajcie. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na nowy cykl filmów, które postanowiłem zrobić i poopowiadać o różnych gatunkach ryb. Chciałbym dzisiaj rozpocząć ten cykl od filmu o koniu. Okoń jest taką ciekawą rybą, właściwie z uwagi na jego żarłoczność. Jest to rybka, która właściwie jako pierwsza pada ofiarą młodych wędkarzy. Zazwyczaj łowimy ryby niewielkich rozmiarów, to znaczy takie do 20 cm. No i nie jest to ryba, która jest specjalnie szanowana przez wędkarzy ze względu na swoje niewielkie zazwyczaj rozmiary. A jest to bardzo ciekawa ryba, o której większość z Was tak naprawdę niewiele wie. No i chciałbym trochę Wam przybliżyć wiedzę na temat tej ryby i o niej poopowiadać. A więc właściwą nazwą tej ryby jest okoń europejski bądź okoń pospolity. Łacińska nazwa to perca fluvialis. No i zalicza się do rodziny ryb Percididae. Tyle z naukowej strony. Rekord świata okonia europejskiego. Jest to ryba o wymiarze 85 cm i wadze 4,6 kg, złapana w 2009 roku w Rosji. Okoń występuje właściwie w całej Europie, z wyjątkiem Półwyspu Apenińskiego oraz południowej i środkowej części Włoch. Tam okoń naturalnie nie występuje. Poza tym cała Europa aż do Kołymy w Rosji. A więc jest to naprawdę wielki obszar, na którym występuje. W naszych polskich warunkach okoń dorasta do wagi około 3 kg. I nie każdy z nas wie, że występują dwa podgatunki okonia w Polsce. Jest to tak zwany okoń trzciniak, który żyje w litoralu, czyli w tej najpłytszej części zbiornika. I są to właśnie zazwyczaj drobne rybki o masie nie większej jak 30-35 cm i wadze około 0,5 kg. Drugim podgatunkiem jest okoń głębinowy, który żyje w jeziorach, w okolicach tak zwanych górek podwodnych bądź w nurcie dużych rzek,
I to właśnie są te większe ryby, nawet osiągające masę 3 kg. Brałem w latach 80. udział w badaniach, kiedy zostały odłowione w rejonie Trzcin małe okonki, które po lekkim napromieniowaniu zostały wypuszczone w okolicach górek podwodnych, śródjeziornych. I po kilku dniach te małe okonki były odławiane w rejonie Trzcin. Po prostu wróciły do swojego naturalnego środowiska, a nie pozostały razem ze swoimi pobratymcami w rejonie tych śródjeziornych górek. Gdy przeprowadzono to doświadczenie z niewielkimi okoniami odłowionymi w rejonie górek śródjeziornych i wypuszczone, zostały w okolicy Trzcin, po kilku dniach te okonie meldowały się z powrotem przy górkach, bo tam było ich naturalne miejsce życia. Co świadczy właśnie, że występują dwa podgatunki, które w zupełności się ze sobą nie mieszają. Wyglądają mniej więcej tak samo, to znaczy ten trzciniak jest bardziej wydłużony, a nie jest tak wygarbiony jak okonie z podwodnych górek. Ale kształtem, kolorem w zasadzie się nie różnią, choć te z płycisk są bardziej jaskrawe niż ich pobratymcy żyjące w głębokich wodach. Okoń rośnie bardzo wolno. Kilogramowy okoń ma około 30 lat. Przystępuje w naszych warunkach dotarła w okresie od marca do czerwca. Jego znaczenie gospodarcze jest stosunkowo niewielkie, mimo bardzo smacznego mięsa, ze względu na w większości niewielkie rozmiary tej ryby. Dawniej był traktowany jako szkodnik i w wielu zbiornikach został w zasadzie wytępiony, gdyż rybacy uważali, że jest szkodnikiem, wyżera narybek i ikrę cenniejszych gospodarczo gatunków ryb. Co po pewnym czasie okazało się wielkim błędem, dlatego że na przykład sielawa zaczęła, nie mając wroga w postaci okonia, zaczęła chorować, karłowacieć i ta ryba pokazała, że jest potrzebna. No, człowiek, jak to człowiek, zawsze musi próbować tą naturę poprawiać. Przeważnie z negatywnym skutkiem. Co jeszcze można powiedzieć takiego ciekawego o okoniu? Okoń, w przeciwieństwie do innych gatunków ryb, w nocy zapada dość twardy sen. Kładzie się wtedy przysłowiowo kładzie się na dnie zbiornika, składa swoją płetwę grzbietową,
dotyka płetwą ogonową i brzusznymi dna i w takim położeniu zasypia, jest w bezruchu i bardzo łatwo go wtedy podejść, z czego korzystają nocne drapieżniki typu węgorz i sum, które właśnie te śpiące okonie wyżerają. I ten sen jest tak mocny, że skierowanie światła, na przykład latarki przez nurka, nie powoduje wybudzenia. I bardzo łatwo można te śpiące okonie nawet i ręką wybrać. Co jeszcze można powiedzieć o okoniu? Podczas tarła okoń składa ikrę pod postacią wstęg na zatopionej roślinności bądź podwodnych kamieniach. I wędkarze łowiący w tym czasie, na przykład na spinning, często wyciągają różnego rodzaju gałęzie z wody, właśnie oblepione ikrą. No i powinni pamiętać, że wtedy tę gałąź nie wyrzucamy na brzeg, gdyż giną wtedy te okonki. Tylko ta gałąź powinna wrócić do wody, by te małe okonki mogły się wylęć z jaj, no i przedłużyć gatunek. Okoń jest bardzo fajną sportową rybą. Jego żerowania często w stadach są bardzo widowiskowe. No i jest na pewno rybą, którą trzeba chronić i pozwolić, by jak największa ilość okoni dorastała do tych przyzwoitych rozmiarów, gdzieś w wielkości 30-40 cm, byśmy mogli my i nasi następcy mogli również łowić te piękne ryby, a nie te małe żgolce, które są tak ładne, a tak przez swoją żarłoczność, gdy połykają haczyk z robakiem, często giną z naszej ręki, gdyż żal nam odciąć haczyk, i na siłę wyrywamy często wnętrznościami haczyk połknięty przez okonia. No i zabijamy tą rybkę, nie pozwalając jej dorosnąć do cieszących nas rozmiarów. Okoń składa, jest bardzo płodną rybą, składa około 500 000 ziarn ikry. No ale niestety właśnie przez oddziaływanie człowieka jest
tych dużych okoni coraz mniej i coraz trudniej złowić tego rekordowego okonia. A jeszcze niedawno, 40-50 lat temu, żerowanie stad tej wielkości ryb było właściwie w każdym jeziorze. Dziś jest to bardzo rzadki widok, gdyż nadmierne połowy rybackie, kłusownicze i wędkarskie skutecznie ograniczyły występowanie dorodnych okoni w naszych wodach. Jeśli temat Was zainteresował, proszę o komentarze pod filmem. No i będę kontynuował wtedy ten cykl. No i jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tej ryby, to też proszę pytać. Postaram się na wszystko odpowiedzieć. No i do następnego spotkania. Cześć.